Tomek, szalony mecz. Tak można dwoma słowami podsumować to dzisiejsze spotkanie? No myślę krótko i na temat, bo były zloty i upadki tak naprawdę i dla nas, i dla Wisły Płock. Wygrywaliśmy, żeby przegrywać, no i końcówka, super wejście chłopaków z ławki rezerwowych i wygrywamy mecz. Także no myślę, po to też kibice przychodzą na mecz. Na pewno woleli oglądać taki mecz z ogromnymi emocjami niż, nie wiem, remisowy na przykład. Wisła was dzisiaj czymś zaskoczyła? Znaczy mieliśmy rozpracowaną, myślę, dość dobrze, byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy też, co my mamy grać. Wiadomo, no, sytuacje na boisku są nowe w każdym spotkaniu, także no, nie spodziewaliśmy się, że strzelając piersi bramkę będziemy przegrywać 2-1, więc musieliśmy się dostosować i myślę, to jest najważniejsze, że mimo tego, że przegrywaliśmy, to potrafiliśmy w samej końcówce wyciągnąć 3 punkty, już nie pierwszy raz, także na pewno też bardzo nas podbuduje. Wszyscy w klubie przed tym spotkaniem mówili, że to nie będzie spotkanie za 3 punkty, a za 6. Chodzi o 8. Nawet Gonzalo Fejo przed meczem powiedział, że to mecz za 12 punktów. Odetchnęliście po końcowym gwizdku? Znaczy, na pewno, no, szczególnie po przebiegu spotkania odetchnęliśmy i tak mówię, no, zostało teraz już 4 mecze do podziału punktów, więc naprawdę teraz robi się gorąco, drużyny obok nas też zbierają punkty, więc my musimy wygrywać na pewno mecze u siebie, więc to był taki no, bardzo, bardzo ważny krok, żeby zostać w 8. Zmiennicy spisali się znakomicie, twoja zmiana była wymuszona? Tak, no coś lekko podkręciłem kostkę, wydaje mi się. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Na szczęście teraz jest przerwa na reprezentację, my mamy 2 tygodnie, także liczę, że do Lecha Poznań będzie wszystko okej. Okay. No właśnie, kolejny mecz z Lechem. Chyba czas na zwycięstwo z kolejorzem. Oczywiście, no znowu zagramy o 3 punkty. Tutaj nie kalkulujemy, obojętnie z kim gramy, czy to jest Lech, Legia, czy Wisła Płock. Gramy zawsze o 3 punkty, bo no, to jest Wisła Kraków i zawsze gramy o zwycięstwo.